W ogóle nagrałam taki płciuteńki film z flakonikiem, tym utrafionym kamieniem różowym kwarcem w TK Maxie. Były też różne inne kamienie. Niestety był rozwalony szmaragd, ale może dzisiaj jeszcze w TK Maxie jakimś utrafię. Chociaż ciężko powiedzieć, ponieważ takie rzeczy myślę, że bardzo szybko znikają. Jeżeli w tym momencie jest ich czas, a my mamy teraz wyjazd dłuższy majówkowy, to dopiero po powrocie myślę, że to się już raczej nie uchowa w moich TK Maxach, jeżeli w ogóle było. Z tych, które były, najciekawsze były kwarc różowy i muszę powiedzieć, że zapach bardzo udany i to jest taki zapach, który ma słodycz, ale nie zasłodzenie, taką szlachetną, kobiecą zaokrągloną słodycz. Słodycz różową z ulokowaną mocno zaznaczoną porzeczkowością. I to jest też taki zapach, który może być trochę dla miłośników na przykład Bright Crystal z Versace, które są na pewno świeższe względem odnośnie właśnie tego kwarcu. Natomiast to jest taki trochę eliksir z Bright Crystal z taką trochę właśnie i głębią, i słodyczą, i przełamaniem, także może się spodobać również miłośnikom, nie wiem, Armani C, ale są ciekawsze. Ja chyba flakonika nie będę ze sobą zabierać, ponieważ Darek mnie odbiera. Jedziemy w pewne miejsca i po prostu nie wiem, czy chcę z nim chodzić. Darek może weźmie plecak, żeby tam uznać. W każdym razie, no nie wiem, czy aż tyle chcę nawet dostarczać do lotniska, bo przez pewien czas musiałabym to ja dostarczyć. Nawet się zastanawiam, czy nie zostawić tych flakoników Sohutuch oraz japoniki tutaj, dlatego że mam drugi mój flakonik japoniki u siebie. Nie wiem, czy będę po Sohutuch Fuich Rouge w tym momencie sięgać, gdzie idzie już takie ocieplenie, także chyba sobie zostawię, żeby jak najbardziej ograniczyć bagaż, zwłaszcza, że moi dziecko chcą mi dać jakieś, że tak powiem, mielone orzechy włoskie. Czyli taki, powiedzmy, proszek z orzechów włoskich, taki pył z orzechów włoskich, który jest wysoko odżywczy, dla mnie sentymentalny, bo od dziadków. No i wykorzystujemy w różnych potrawach, to jest taki zdrowotny, białkowo-tłuszczowy, zdrowotłuszczowy dodatek. Ale też podbijający kalorykę. Więc może zabiorę sobie tylko, nawet nie wiem, czy nie zostawię mojej mamie ten reszty dekantu, chyba tak, Acacia Verde. Mam u siebie więcej mitów, także wiosennie mogę zostawić mojej mamie, zwłaszcza, że pokazywałam, podoba się mojej mamie bardzo ten mój zapach zielono-akacjowy. Moja mama ma również ode mnie inne moje zapachy roślinne, na przykład Biento Verde Violet, ma też Infancję. Nie wiem, co tam jeszcze, ale trochę tych zapachów właśnie roślinnych, z dystansem, bez osłodzenia ma. Bardzo się podobało właśnie VVV, czyli Viento Verde Violet, czyli zielono-fioletowy wiatr, dlatego już kiedyś sprezentowałam mojej mamie cały flakonik. Także wtedy może zabiorę sobie po prostu trochę próbek, żeby mieć dzisiaj na drogę. Natomiast tak naprawdę, czy to zapach Sohutuch dzisiaj użyty, czy to japonika, generalnie jakikolwiek z tych zapachów, on się i tak utrzyma cały dzień. Takie parametry i tak dalej ma japonika i Sohutuch, także nawet sobie nie muszę nic zabierać. Zresztą Darek zawsze coś tam ma przy sobie, w sensie, nie wiem, w kieszeni plecaka, czy gdzieś tam, chociaż dzisiaj jest ciepło, więc będzie bez kurtki i tak dalej, to te ilości ewentualne przy sobie są dosyć ograniczone. Co ja chciałam jeszcze powiedzieć? Nie wiem, czy widać, mam trochę przyciemniony kolor włosów, w zasadzie odświeżony ten kolor, dlatego że już tyle chodzę po słońcu, taka ilość czasu na słońcu, że ten kolor troszeczkę tracił, może nie intensywność, ale robił się troszeczkę jaśniejszy. Nadal bardzo ładne twarzowe, ale właśnie nadal tym jednym z dwóch naprawdę udanych produktów do koloryzowania włosów odświeżony kolor, żeby ten kolor był właśnie taki ciemny jak teraz. W każdym razie dwa produkty tylko okazały się trafione w tych wszystkich moich zabawach w różne kolory, niekolory. Tylko jeden produkt odnośnie koloru różowego i tylko jeden produkt odnośnie takiego. Natomiast ten jest bardzo trafiony. Pominałam okres koloru lawendowego oraz wiśniowo-bordowego. Z pewnych względów, o czym wspominałam, to jest mój kolor docelowy. I to jest kolor, z którym jest dla mnie
Jak patrzę, idealne, w sensie dla mnie jest idealne, w sensie ja czuję, że to jest po prostu totalnie mój kolor. Nie wiem, czy dzisiaj coś z bezcówki nagram, dlatego że wracam, ale jadę tak na styk, że tylko mam nadzieję, że to się nie rozjedzie, bo będę mieć problem. W związku z czym raczej kwestia bezcówki znikoma, bądź lekko, lekko, po prostu po ostatnich, że tak powiem, zetknięciach dwóch z bezcówką wrocławską, po prostu wiem, że nie ma co na nią rezerwować czasu. Co innego bezcówka, powiedziałam Wrocławiu? Wrocławiu. A co innego bezcówka w Gdańsku. A w ogóle taka ciekawostka, nie wiem czy każdy wie, ja na przykład nie wiedziałam, także do mnie pewne informacje jakoś nie docierają albo dowiaduję się po czasie, ale nawet nie wiedziałam, że w Warszawie jest butik Hermesa, że właśnie jest spora dostępność do zapachów tej marki. Coś takiego jak we Wrocławiu jest butik Estée Lauder, tam są zapachy i Estée Lauder i bardzo szeroko i też zapachy Aerin. I w ogóle teraz mi olśniło, że trzeba było w Wrocławiu podejść, chociaż nie wiem, czy nadal ten butik, ten sklep jest. W ogóle już mam takie temperatury, że trzeba porządnie przyszykować takie zapachy już bardziej wiosenno-letnie, z naciskiem na letnie, żeby mocne temperatury okazały się trafione. Przypominam, że w momencie, gdy zaczynają się robić takie temperatury, przede wszystkim taka ilość słońca, należy uważać z aplikacją perfum na skórę. I ja o to bardzo, że tak powiem, dbam, bardzo na to uważam. Wtedy według mnie lepiej już włosy, materiały niż typowo na skórę, gdzie mogą być jakieś potem fotoprzebarwienia. Chyba, że jest to takie miejsce typu zgięcie łokcia, które wiemy, że na przykład będziemy mieć zasłonięte, to ewentualnie tak. Natomiast ludzie, mam wrażenie, że w ogóle się nad tym nie zastanawiając, psikają w taki sposób, że są to miejsca nastawione na słońce. Tak samo właśnie perfumowanie się na plaży. Ja, jeżeli perfumuję na plaży, to właśnie włosy, końcówki włosów, tego typu kwestie. Ewentualnie skórę, jeżeli wiem, że dosłownie po przyjściu na plażę idziemy się kąpać, wtedy wiem, że wiadomo, woda to od razu tak zrobi, że nie będzie to stanowiło zagrożenia. Może tak. No, wszystko generalnie zależy. To też nie jest tak, że no, wiadomo, latem, porą wieczorową to już w ogóle nie ma ryzyka, można sobie na skórę aplikować, na takie noce letnie i tak dalej, ale generalnie myślę, że dużo osób jakoś się na tym nie koncentruje i nie widzi w tym zagrożenia, a zagrożenie jest bardzo duże. Ja cały czas na przykład uczulam moją mamę, uczulam Darkę, uczulam różne osoby właśnie, żeby uważać latem, bo to naprawdę można sobie zrobić krzywdę. Zresztą ja na przykład w ogóle, nawet lato, nie lato, w ogóle kontakt z słońcem, czyli jeżeli wiem, że na przykład jesienią, zimą też się zdarzają mega słoneczne dni, to też ogólnie uważam z tym, tylko że jesienią, zimą jest o tyle łatwiej, że ja często aplikuję na nadgarstki, przedramiona, to jest po prostu zasłonięte, także wtedy faktycznie nie stanowi to problemu.